Rzeszów rozwija się bardzo szybko. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na otworzenie swoich biur właśnie w Rzeszowie. Strefy ekonomiczne przyciągają firmy. W 2010 roku mieliśmy około 100 terminali. Obecnie liczba terminali to ponad 250 tysięcy. Rzeszów ma olbrzymi potencjał, od zawsze był związany z przemysłem lotniczym. Otrzymują gotowe rozwiązanie swoich problemów technologicznych w skończonym krótkim dosyć czasie. Usługi czy takie rozwiązania będą coraz popularniejsze, zresztą no to jest wymuszane jakby przez tą szybko rozwijającą się branżę, jaką jest IT. Travel industry is huge and we are professionals with what we do. Jesteśmy tak naprawdę pierwszą linią kontaktu z klientami. Taki bardzo dobry asystent z ogromnym sztabem ludzi. Polskie płatności dostarczają usługę w postaci procesowania transakcji bezgotówkowych. To ten moment, kiedy na terminalu słyszymy słynne PIK. Wtedy odbywa się skomplikowany proces przetwarzania wszelkich danych przez naszą firmę. Te kilka sekund odbywa się proces autoryzacji. I proszę sobie wyobrazić, że rekordowa liczba transakcji przez nas obsłużonych jednego dnia wyniosła 6 milionów. Deloitte Central Europe Business Services Center zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usług biznesowych. Nasze główne obszary biznesowe to audyt, zarządzanie ryzykiem, finanse oraz IT, a także podatki. Firma Deloitte działa globalnie i pomaga przedsiębiorcom w zakresie konsultingu, doradztwa finansowego, podatkowego, strategicznego, zarządzania ryzykiem i przeprowadzaniem audytów. CWT assists other companies with arranging business travels for them. So we book air, hotel and car reservations for their employees. Sometimes arranging such a trip might be challenging. Rzeszów is a place where our office functions from. However, we provide services for the whole world. We have universities, this is why we hire a lot of students as well. And our environment in the office is definitely diverse and gives you a lot of opportunities for growth and career development. Unicall to outsourcingowe contact center, zajmują się kontaktem z klientami drogą głównie telefoniczną w różnych dziedzinach, czy to zdrowie, czy tutaj suplementy diety. Jesteśmy najstarszą firmą informatyczną na Podkarpaciu. Zaczęliśmy outsourcować swoje usługi informatyczne. Realizujemy administrację infrastrukturą klienta, albo u klienta, albo zdalnie. Automatyzujemy całe procesy biznesowe. Spinamy to e-commerce'em. Realizujemy to dzięki też marketplace'owi. Dzięki wykorzystaniu outsourcingu klient optymalizuje i zaoszczędza. System zajmuje się produkcją oprogramowania do obsługi laboratoriów, głównie laboratoriów medycznych. Nasz dział badawczo-rozwojowy i budynek, w którym się mieścimy, realizuje projekty R&D. To są rozwiązania głównie kierowane do laboratoriów. Firma Netris jest centrum badawczo-rozwojowym i zajmuje się projektowaniem systemów złożonych, opartych na Internecie Rzeczy, Przemyśle 4.0 i sztucznej inteligencji. Projektujemy przede wszystkim rozwiązania oparte na tomografii przemysłowej i tomografii medycznej. Przygotujemy szereg różnych rozwiązań opartych o systemy informatyczne, które rozwiązują problemy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w optymizacji procesów technologicznych, w energooszczędności. My cały czas prowadzimy nabór, poszukujemy pracowników, współpracujemy z rzeszowskimi uczelniami, dlatego że rozwój technologii to jest domena młodych ludzi. Pracuję w Centrum Badawczo-Rozwojowym w firmie Pratt Whitney Rzeszów w dziale projektowania turbin do dużych silników dla samolotów pasażerskich, takich jak Airbus czy Boeing, ale również do samolotów wojskowych, takich jak F-35. Firma składa się z paru filarów. Jest to biuro konstrukcyjne, produkcja i naprawy części oraz opracowywanie nowych technologii na hamowniach i stoiskach badawczych. Jestem dumna ze swojej pracy, która jest bardzo odpowiedzialna i wymagająca, jednakże daje mi bardzo dużo satysfakcji.